Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne już czwarte zdanie od Moniki w ramach domowych korepetycji. Tym razem mamy zadanie dla takie trochę sprytne, chociaż z drugiej strony bardzo proste, bo są tu wzory stosunkowego mnożenia. Więc jak na szczerze, to powinno być proste zadanie. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastków 2 minus 7 jest równa ABCD. Pierwsza podstawowa rzecz to oczywiście można to zadanie zrobić sprytnie, na takiej zasadzie, że bierzemy sobie pierwiastek z 2. Przecież pierwiastek z 2 to jest 1,4, tak? Trochę więcej niż. To jest 1,41 tak naprawdę. Czyli jeżeli mamy 5 z 1,41, to jest coś powyżej 7. Tak, jak od 7 odejmiemy 7, to nam wyjdzie 0, czyli jest trochę więcej niż 0, tak? A pierwiastek z czegoś więcej niż 0, to na pewno to można odrzucić, bo to jest liczba ujemna. Tak? To odrzucamy. I to też odrzucamy, bo to jest liczba ujemna, tak? Czyli zostaje nam albo odpowiedź B, że to jest pierwiastek z 2 minus 1, albo to jest 2 pierwiastki z 2 minus 1. Tylko, że to jest 0,41, a to 2 razy 2,14 to jest 2,8, to jest 1,8, czyli to już jest bardzo duże w porównaniu z tym, a nam tu wychodzi pierwiastek praktycznie z zera. No to musi to być jakaś liczba bliska od zera, ale dodatnia, tak? Czyli odpowiedź B można by było zaznaczyć i co ciekawe, jest to była odpowiedź. Ale to jest takie nakombinowanie, naszacowanie. My to oczywiście tak, no to od razu możemy odrzucić, jak mówię, bo to są liczby ujemne, a pierwiastek mamy z czegoś dodatniego. Co to trzeba zastosować? Trzeba zastosować bardzo sprytnie wzór skróconego mnożenia. Czyli pięć. Zrobimy to inaczej. Pierwiastek. Żebyście to już od razu widzieli. Ja te 5 pierwiastków z 2 minus 7 robimy tak. 5 pierwiastków z 2 robię tak. 2 pierwiastki z 2 plus, to sobie tu wrzucę jeszcze tego plusa, 3 pierwiastki z 2. Ok? Razem jest 5. A minus 7 zrobię sobie minus 6 minus 1. Po co ja to zrobiłem? Ponieważ teraz mam coś takiego. 2 pierwiastki z 2 to jest pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej. Ok? Minus 6 sobie zamienię na minus 3 razy pierwiastek z 2 do drugiej. I jeszcze razy 1. To dalej jest minus 6. Plus 3. Pierwiastki z 2 i jeszcze dorzucę sobie 1 do kwadratu i jeszcze sobie dorzucę 1 do potęgi trzeciej z minusikiem i tu przedłużę pierwiastek. Widzicie, co to jest, nie? To jest idealnie wzór skróconego mnożenia na a minus b do trzeciej, czyli z tego nam wychodzi, że to będzie a, czyli pierwiastek z 2, tak? Minus b, czyli nasz kukuryku 1. No i z tego wszystkiego jest oczywiście pierwiastek trzeciego stopnia, a to jest podniesione do potęgi trzeciej, więc zostaje z tego pierwiastek z 2 minus 1. Tylko, że tak, no ja to zauważyłem, tak? Jak wy to macie zauważyć? Też prosto, bo jeżeli ogarniecie sobie kwestię, że ta liczba jest równa tyle, to znaczy tyle, 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 czyli gdzieś jakieś rozwiązanie będziecie mieli, to i tak wiecie, że robiliście takie zadania, to wiecie, że tu gdzieś jest wzór skróconego mnożenia. On jest tu gdzieś ukryty. To będzie sobie wziąć odpowiedź A, podnieść do kwadratu, zobaczyć, co wyjdzie. Odpowiedź B, podnieść do trzeciej potęgi, bez pierwiastek trzeciego stopnia. To do trzeciej nie pasuje. To do trzeciej O pasuje, no to jest to. Tak? To byście podnieśli do trzeciej, no nie pasuje, chociażby z tego prostego powodu, że jak już na sam początek podniesiecie dwa pierwiastki z dwóch do potęgi trzeciej, to jest 8. Tak? I później 3AB to jest 6 pierwiastków, a ty masz tylko 5 pierwiastków, no i tu też nie pasuje, tak? I tak dalej, i tak dalej. No, w ten sposób. I fakt, trzeba trochę zrobić taki zadań, żeby zauważać tego typu pierwiastki, ale myślę, że jest to do ogarnięcia. Dobra, łapki w górę, jak się podoba, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.